Witam Was serdecznie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku razem z Wami przygotujemy kombajn do tegorocznych żniw. Także zapraszam Was serdecznie na nowy odcinek na naszym kanale. I dzisiaj do umycia naszego kombajnu zastosujemy preparaty z firmy Hyperin. Na początek na zabrudzoną powierzchnię naniesiemy preparat Agri w połączeniu z wodą 250 ml preparatu i 5 litrów wody. Należy pamiętać o tym, że nie nanosimy preparatu na rozgrzaną powierzchnię i preparat spłukujemy po takiej minutce od dołu do góry, spłukując pod strumieniem wody. Następnie na jeszcze mokrą powierzchnię nanosimy hydrowosk Diamond i tutaj 20-30 ml preparatu na litr wody. Nie należy przesadzać, aby nie przewoskować tutaj powierzchni. Także sporadycznie w niektóre takie miejsca, bo w połączeniu z wodą, wiadomo, hydrowosk nam się rozprowadzi. Także mieszamy produkty i bierzemy się za mycie. Mamy drugi dzień przygotowań do żniw, także wymieniamy stare lampy na nowe. Now this might be a mistake that I'm calling you this late, but these dreams I have of you when you're even of. Dzień przygotowań naszego kombajnu do żniw. Także dzisiaj pokażemy Wam, które lampy już zamontowaliśmy. Wczoraj w ogóle jeszcze się okazało, że nie zamówiłyśmy
kierunkowskazów, więc dzisiaj jeszcze na szybciutko. Wczoraj zamówione, dzisiaj są lampy z dynamicznym kierunkowskazem. Jest to model TT12018L. Także w tej lampie mamy zarówno światło pozycyjne, jak i stop, poświetlenie tablicy, jak i dynamiczny kierunkowskaz. Więc na całej kombajnie mamy 6 takich lamp. Poza tym u góry mamy zamontowane 4 lampy, które już w sumie znacie, ponieważ dany model TT13230C mamy zamontowany zarówno w T4, jak i w drugim New Hollandzie, więc lampa wiem, że się sprawdza, stąd też w tym roku przy wymianie lamp w kombajnie również postawiłyśmy na dany model, ponieważ stylistycznie dana lampa bardzo wpasowuje się w wymiary oraz kształt oryginalnej lampy, która jest w New Hollandach. Poza tym mamy zamontowane również lampy robocze TT13228. O tutaj udało, mamy daną lampę zamontowaną, a u góry nowość, którą mamy przedpremierowo, jest to model TT11220S. Lampa, jak widać, regulowana, 40 W ze światłem stroboskopowym. Jest to nowa technologia na rynku motoryzacyjnym. Poza tym mamy jeszcze jedną nowość. Jest to model 11508S, lampa panel LED-owy 120 W i mamy tutaj moc 9300 lumenów. Jeszcze tutaj odniosę się do barwy świateł. Marka TT Technology ma barwę świateł najbardziej przybliżoną do koloru białego. W porównaniu do innych marek lamp wpadają one w odcień niebieskiego. Tutaj w porównaniu do innych marek, takich już wspomniałam, barwę mamy przybliżoną do koloru białego. I na koniec prawdziwa perełka, lampa serii Black Offroad. Jest to panel LED z 36 diodami i mocą 16400 lumenów. Tak się ona prezentuje. Ma w sobie ona system optycznie odbijający światło i jest odporna na mycie nawet pod wysokim ciśnieniem. Tyle w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że takie przygotowanie do żniw w naszym wydaniu Wam się spodobało. A poza tym zaobserwujcie koniecznie Instagramy firmy Hyperin oraz TT Technology. Na pewno będzie im bardzo miło. A teraz zobaczcie, jak wygląda nasz kombajn po wymianie oświetlenia. Until all the lights were off, and not knowing what you're up to, torture me. Dziękujemy, że byliście razem z nami. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, aby być z nami na bieżąco. Lajkujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Do zobaczenia, cześć!